Moc historii. Dzień dobry, witamy państwa jak zwykle w niedzielę tuż po południu. Cezary Strzęmski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś z Mocą Historii zawędrujemy do Byszowa w gminie Klimontów do Miejscowości bardzo ciekawie położonej, o bardzo ciekawej historii, i dziś też, jak nieraz mamy w zwyczaju, nie zaczniemy od tych najstarszych zapisków, ale od nowszych wydarzeń, bardziej współczesnych, bo przecież 5 marca minęło 84 lata od tragedii katyńskiej. To właśnie wtedy 5 marca biuro polityczne NKWD wydało rozkaz o rozstrzelaniu ponad 21 tysięcy polskich oficerów, no i przy okazji, te w tej rocznicy, zaglądając do Byszowa, warto wspomnieć o parku kateńskim, który właśnie w naszej miejscowości się znajduje. Jest to park bardzo duży. Podawano informację, kiedy go tworzono w 2009 roku, bo wtedy to wystawiono pomnik Katyński, właśnie w miejscu dawnego Parku Dworskiego, że jest to największy park katyński w Polsce. Nie mam pewności, jak jest teraz, ponieważ takie miejsca w całym naszym kraju powstają i ciągle pamiętamy o tej tragedii, ale oczywiście też w kontekście katastrofy smoleńskiej. I w związku z tym może to trudno zweryfikować tak jednoznacznie, ale chyba też nie chodzi o to, żebyśmy mówili o tym, czy on jest średni, największy w Polsce czy najmniejszy. Jest rzeczywiście imponujący, duży. I ta idea w 2009 roku sprowadzała się do tego, żeby w tym miejscu upamiętnić osoby z naszego regionu, a szczególnie z tamtych okolic, czyli z Sandomierszczyzny, z okolic Klimontowa, Koprzywnicy, ale też szerzej, no bo. Są również nazwiska związane choćby z kielcami, upamiętnić polskich oficerów oraz funkcjonariuszy policji, ale też służby więziennej, którzy zginęli w wyniku tej decyzji, którą dzisiaj tak nazywamy tym jednym słowem katyń. No, i z tego punktu widzenia rzeczywiście to było takie wydarzenie o tyle bez precedensu, że no mamy przy tych dębach, które rosną od tamtej pory, tabliczki, na których znajdują się stopnie wojskowe czy policyjne, imiona, nazwiska, imiona często rodziców, daty urodzenia, funkcja tych stu mężczyzn, którzy tam zostali upamiętnieni, no i miejsce, gdzie oni zginęli. Jeśli więc po tym dużym terenie, bo to tak szacunkowo rzecz biorąc obszar około 7 hektarów jeśli wędrujemy, spacerujemy, rozmyślamy tutaj, bo są rzeczywiście i ławki ustawione, i te dęby one nie są w jednym miejscu one są rozrzucone na tym dużym obszarze no to napotykamy tabliczki, na przykład, wszystkie są w jednym stylu wykonane i mają takie napisy: Dąb Pamięci, posadzony dla uhonorowania no i potem jest na przykład Wołowski Jan, starszy posterunkowy Policji Państwowej, syn Andrzeja i Wiktorii, urodzony 13 kwietnia. Kwiecień to Katyń, a Miednoje, Charków, Starobielsk, kiedy ginęli nasi poprzednicy. Urodzony 13 kwietnia 1889 roku w Nawodzicach koło Klimontowa. Zamordowany 1940 r. w Twerze to był taki duży program, który miejscowa społeczność realizowała, więc udało się rzeczywiście wykonać taką gigantyczną pracę i upamiętnić te osoby nie tylko w postaci zasadzonych dębów i tych tabliczek, wystawiono też taki pomnik katyński z napisem na tablicy Katyń miednoje Harków Poległym ofiarom zbrodni katyńskiej, pomordowanym przez NKWD w ZSRR w 1940 roku, w hołdzie mieszkańcy gminy Klimontów. No i pod spodem, pod głazem, na którym tablica się znajduje, tej treści jest kolejny głaz i niżej wmurowana jest urna i obok tego pomnika są dwie tablice z różnymi szczegółami których często nie ma właśnie na tych tabliczkach więc tych 100 osób jest tutaj jeszcze wymienionych ale oprócz tego to miejsce oczywiście wiąże się też z katastrofą smoleńską ponieważ w 2011 roku w pierwszą rocznicę kolejnej tragedii związanej z tamtymi okolicami wschodnimi Wystawiono tutaj dwa takie obeliski, na jednym z nich umieszczono napis: Pamięć wyzwala, prawda nie umiera. Ofiarom katastrofy smoleńskiej na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią oraz 94 towarzyszącym im przedstawicielom państwa polskiego, pragnącym uczcić prawdę, pamięć i honor o męczeństwie zamordowanych w Katyniu Polaków. W pierwszą rocznicę tragedii pod smoleńskiem hołd pamięci oddajemy władze oraz społeczność gminy Klimontów i obok wystawiono też podobny taki pomniczek z tablicą, na której umieszczono trzy nazwiska osób, które wtedy zginęły w katastrofie smoleńskiej, a które w 2009 roku brały udział w otwarcia tego parku katyńskiego. I w związku z tym te pamiątki przybyły, jak dobrze wiemy. To jest taka pętla, którą Katyń wykonał, dotykając jeszcze współczesne pokolenia Polaków. O tym też przypomina taka makieta samolotu, tego tu 154, kilkunastometrowej długości, na której znajdują się zdjęcia wszystkich ofiar. Katastrofy smoleńskiej. Są jeszcze takie stacje drogi krzyżowej, czyli dla uroczystości religijnych to też ważne miejsce, ale one mają też napisy dotyczące tych miejsc kaźni na wschodzie. Miejsc kaźni Polaków, jak na przykład Twer, nie tylko Katyń. I w związku z tym przypomina się te wszystkie na wszystkich stacjach te miejsca, których jest tak wiele. Park Katyński jest więc miejscem takiej refleksji. Nie tylko na temat wydarzeń z lat II wojny światowej, ale tych tragicznych wydarzeń za naszego życia, które miały miejsce. W związku z tym, nie tylko przy okazji rocznicy wydarzeń związanych z Katyniem i ze Smoleńskiem, ale generalnie przejeżdżając gdzieś tam, w tamtej okolicy, będąc. Na pewno to miejsce koniecznie trzeba odwiedzić. Tym bardziej, że jeszcze tutaj możemy dodać, że to miejsce jest zabytkowe, bo to XIX-wieczny park. I tutaj, jak to w życiu bywa, kiedy z jednej strony mamy refleksję, mamy wspominanie i mamy przerażenie wielkimi tragediami, no przechodzimy, no bo takie jest życie, do tych motywów, które. Są naszym udziałem współcześnie, często nas intrygują i mieszają się właśnie te dobre sprawy ze smutnymi. I tak rzeczywiście jest, że park nie tylko odnosi się do Katynia, ale do całej historii Byszowa. Przy czym no, można by powiedzieć tak, że najczęściej spotykam takie informacje, że ten park pochodzi z XIX wieku, ale chyba biorąc pod uwagę niektóre drzewa, które tam się znajdują, Robiono nawet, wydaje mi się, że co najmniej chyba dwa razy takie inwentaryzacje przyrodnicze tego miejsca. Było to bardzo dawno. Natomiast wtedy zwracano uwagę na to, że jest tutaj sporo drzew, których wiek przekracza 200 lat. No to spokojnie możemy mówić właśnie o tym wieku XIX, ale nie wykluczone, bo jak teraz popatrzymy, to tych drzew już nie ma takich najstarszych. Jest może tylko taka wielka tuja. Ona się znajduje w miejscu, czyli żywotnik zachodni, no, bardziej poprawna nazwa rzeczywiście gigantyczna, bardzo dobrze rosnąca, która musi być objęta, jeśli byśmy ją chcieli objąć ramionami, przez dwie dorosłe osoby. Jedna absolutnie nie da rady tego drzewa otoczyć i to jest najlepszy dowód na to, że rzeczywiście te drzewa były stare. Kiedyś było tutaj bardzo dużo kasztanowców, ale i dębów, ale i wiązów. Różnorodne drzewa tutaj sadzono. Widać też wyraźnie, że część z nich zachowała jeszcze taki charakter szpalerów, więc rzeczywiście nasadzono to specjalnie jako taki park przydworski, bo dwór tutaj się znajdował w tym miejscu, gdzie mniej więcej ten żywotnik zachodni jest. Tutaj były zabudowania dworskie, a na prawo. Tam w pobliżu, gdzie jest ten pomnik katyński, tam były stajnie, no i jakieś zabudowania gospodarcze. Oczywiście czworaki były we wsi. Jak będziemy w Byszowie i będziemy wjeżdżać od strony Klimontowa. To do parku trzeba skręcić, bo on nie znajduje się tak no, przy samej głównej drodze, tylko zaraz za remizą strażacką trzeba skręcić w lewo, w drogę asfaltową. No i do parku właśnie dojedziemy w ten sposób. A po drodze jeszcze zobaczymy chyba najstarszą, albo może taką jedyną drewnianą chałupę, jakie jeszcze kiedyś w ziemi sandomierskiej się znajdowały, bo tutaj był problem zawsze z odpowiednim materiałem budowlanym. Brakowało kamienia. Do takiego budownictwa, chociaż lasów też tutaj nie było. No i rzeczywiście trudno się tu budowało, ale to drewniane budownictwo, rzecz jasna, charakterystyczne dla tej okolicy, możemy w tokarni zobaczyć. A tu jeszcze w Byszowie taka chałupa wykonana techniką sumikowo-łądkową z jaskółczymi oganami w narożach jest do obejrzenia, chociaż no niestety ma eternit. Szkoda, że nie ma tutaj strzechy, bo to inaczej by wyglądało. No ale tak to robiono, że unowocześniano budownictwo. I w związku z tym rzeczywiście to jest takie bardzo ważne miejsce, dlatego że no, ono wiąże się z całą historią Byszowa, i wszystko na to wskazuje. Nie ma innych dowodów na to, że ta główna siedziba, jeśli chodzi o na przykład właścicieli, że znajdowała się w innym miejscu. Tutaj mamy też taką sytuację, że przez park, gdzie kiedyś był też staw urządzony, i my to mniej więcej wiemy, bo tak mieszkańców dawniej pytano, i oni taką lokalizację poszczególnych elementów parkowych i dworskich przedstawili. Więc taki duży staw tutaj się znajdował, ale płynie też ciek, który przecina troszeczkę park, i w związku z tym no, był dostęp do wody. Dlatego też no, nie ma wątpliwości, że tutaj właściwie bije serce, Byszowa w tym właśnie miejscu. No to teraz e, przejdziemy do tych najstarszych dziejów Byszowa. Są one bardzo odległe, bo jeżeli e, mówimy o tej najodleglejszej historii naszej miejscowości, no to musimy sięgnąć aż do Pradziejów, no bo mamy tutaj szereg znalezisk właśnie z tych okresów. I jeśli już znajdujemy się w Byszowie, to doskonale widać taką charakterystyczną topografię, czyli położenie tej miejscowości, ponieważ jadąc od Klimontowa mamy po lewej stronie taki wyniosły teren, tu miejscami, Wysokości względne przekraczają 40 metrów wysokości, no to czujemy rzeczywiście, jakbyśmy byli na no, jakimś takim trochę przynajmniej pagórkowatym terenie. Już nie chcemy powiedzieć, że górzystym, a po drugiej stronie, po prawej, jest teren taki wypłaszczony, i tutaj już tych takich różnic wysokości nie widzimy. Wszystko to związane jest z tym, żebyśmy nie myśleli, że Byszów to jest tylko ta zabudowa wzdłuż drogi, ponieważ oczywiście tutaj są sady i one też zwrócą naszą uwagę, ale Byszów sięga też daleko w lewo, w głąb, właśnie za Park Katyński, no i aż do doliny rzeki Gorzyczanki. Którą też przekracza, jeśli chodzi o granice Byszowa, i daleko jeszcze na tych wzniesieniach wioska ma swoje granice administracyjne. I to jest właśnie ten taki bardzo ciekawy teren, jeśli chodzi o znaleziska archeologiczne, ponieważ cała dolina rzeki Gorzyczanki jest właśnie taka. Więc jakbyśmy nawet przeszli do innych miejscowości, to będzie ta sama sytuacja. Mnóstwo znalezisk archeologicznych. Związanych z tym, że ta właśnie strona jest charakterystyczna z punktu widzenia gleb. Które powstały na bazie skały Lessowej, a więc bardzo dobrze nadających się do osadnictwa. Po prawej stronie już są inne gleby, jeszcze nadal oczywiście urodzajne, no ale nie tak interesujące dla tych dawnych kultur pradziejowych, które przywędrowały do nas z okolic naddunajskich, bo tutaj mamy do czynienia z licznymi artefaktami zaliczanymi do kultury wołyńsko-lubelskiej. Tak się ją nazywa. Ona miała zresztą wcześniej jeszcze kilka różnych nazw, ale obecnie tak jest ona określana. Jest to jedna z najmniej znanych kultur neolitycznych, neolitycznych, czyli młodsza epoka kamienia, kiedy człowiek jeszcze metalu nie używał i tak niektórzy przypuszczają, że jest to najbardziej na północ wysunięta kultura z kręgu kultur właśnie naddunajskich, które zaliczane są do takiej kultury polgarskiej, bo jest miejscowość Polgar na Węgrzech i właśnie od tej nazwy tej miejscowości potężny zestaw tych różnych kultur tak jest nazywany, a ta nasza, czyli ta wołyńska Lubelska, no nie jest dość dobrze przebadana, ale tu właśnie w Byszowie dobrze reprezentowana. I w związku z tym no można o różnych sprawach mówić, które dotyczą tej kultury. I takie właśnie znaleziska archeologiczne poświadczają przynależność tych artefaktów do tej kultury. Bo między innymi to głównie ceramika. To są takie kultury, które ceramiką się różnią. I charakterystyczne tutaj były znaleziska. Amfor, które miały kształt podobny do gruszek, takie imadełka, dwa posiadały, i niektóre były wykonane też w kształcie donicy. Miały takie wygięte krawędzie i cztery rogi, tak jak rogi wyglądały brzegi tych naczyń. Stąd bardzo charakterystyczne i interesujące, jak do tego jeszcze dodamy, że znajduje się właśnie na stanowiskach tej kultury. Figurki, Gliniane, przedstawiające kobiety. Jeśli też wiemy, no jak te pochówki wyglądały tamtej kultury, bo to były pochówki szkieletowe i one. Znajdowane są wewnątrz osad. Osady były dość rozproszone, nie tworzyły jakiegoś takiego wielkiego kompleksu, otoczone palisadą, ale przypuszcza się, że palisada pełniła rolę ochrony dla bydła. I zmarłych chowano wewnątrz tych osad, nie wydzielano cmentarzysk. Także no, mamy sporo informacji, które no, między innymi dzięki temu, że odkryto wiele znalezisk w Byszowie. Poszerzają naszą wiedzę na temat tych tajemniczych, dawnych kultur. No a sama Gorzeczanka, która ma nieco ponad 19 kilometrów długości, jest dopływem też Koprzywianki, czyli potężnej doliny, która tuż w pobliżu się znajduje i ta rzeka niesie tam wody również przez interesujący teren. Na pewno była ważnym elementem, jeśli chodzi o osadnictwo, bo te wszystkie właśnie kultury naddunajskie osiedlały się na lesach, ale w miejscu dostępu do wody, czyli nie na wzniesieniach, nie na wzgórzach, tylko właśnie w dolinach rzecznych. No i to doskonale tu widzimy. Wydaje się, że każdy, kto stanie w Byszowie i popatrzy właśnie w lewo, to bez trudu może sobie wyobrazić, że tutaj właśnie jacyś ludzie żyli, te swoje osady zakładali. Oczywiście też musimy pamiętać, że to był jeden z elementów tych pradziejów, dlatego, że na tym terenie sandomierskim najczęściej mamy do czynienia z osadami wielokulturowymi, czyli że w jednym miejscu, tu konkretnie w Byszowie, no nie w jednym sensie takim, że topograficznie w jednym, ale w granicach jednej miejscowości rozwijały się różne kultury niezależnie od siebie, czyli kolejni ludzie dochodzili do wniosku, że warto tutaj się osiedlić, warto tutaj pracować, warto tutaj żyć. No i to są kultury z następnych epok, czyli oczywiście z epoki brązu, to są ślady osadnicze też z okresu wpływów rzymskich, no i z wczesnego średniowiecza, datowane na 8 x wiek. No więc mamy tu rzeczywiście takie zestawienie różnych śladów, bo musimy pamiętać, że ślad osadniczy to często oznacza jakieś ułamki ceramiki, albo też może oznaczać coś, o czym niewiele więcej wiemy. Na przykład w Byszowie y, znaleziono cmentarzysko. To jest niezwykle interesujące. Oprócz tych pochówków, które na terenach osad się znajdowały, no to na pewno było cmentarzysko, ponieważ z 1894 roku pochodzi informacja o odnalezieniu tutaj naczynia które znajdowało się właśnie na miejscu pochówku. I to jest o tyle interesujące i ważne też dzisiaj, że no właśnie my często chodzimy sobie po tych polach, po lasach, odwiedzamy różne miejsca, gdzie szczególnie w przypadku lesu mamy do czynienia po opadach z urwiskami różnego rodzaju. I raptem te wąwozy, które mamy w Byszowie tutaj po lewej stronie, one rzeczywiście odsłaniają swoje tajemnice. W związku z tym, no, na przykład po opadach deszczu warto takie miejsca oglądać, przyglądać się im, i na pewno brać pod uwagę to, że na coś możemy natrafić. Niestety świadomość nasza generalnie, już nie winimy mieszkańców Byszowa tylko, jest taka, że no, na przykład podczas Orki przez całe dziesięciolecia nikt nie zwracał uwagi na to, że coś może być bardzo istotnego dla nauki. I wydaje się, że dzisiaj już sami mieszkańcy na to zwracają uwagę. Nie wiem, jak w Byszowie, bo tutaj akurat nie spotkałem nikogo, kto by miał jakieś właśnie takie artefakty, które znalazł na swoim polu, ale w wielu naszych miejscowościach mieszkańcy są na to bardzo uwrażliwieni i zwracają uwagę na to, żeby Przynajmniej te pamiątki zebrać, jeśli one jakąś uwagę ich zwracają. Potem się okazuje, że są rzeczywiście niezwykle ważne. Wiemy już, że dzieje Byszowa sięgają kultur pradziejowych, ale jeżeli chodzi o te wzmianki pisane, no to już mamy je nieco później, no bo to jest XIV wiek. I pierwsza połowa tego XIV wieku, kiedy już jest dokładnie mowa o Byszowie, a te wzmianki związane są z postacią Jana Grota. Biskupa krakowskiego, który we wsi chobrzany, a chobrzany są tuż obok i zresztą dzisiaj Byszów należy do parafii chobrzany, w tej właśnie wsi Chobrzany, w 1337 roku. Założył kościół parafialny noszący wezwanie Świętego Jana Ewangelisty i Najświętszej Marii Panny i nadał temu kościołowi dziesięciny stołowe biskupów krakowskich z kilku okolicznych wsi, m.in. z Gorzyczan, z Jakimowic, z Ryłowic, z Bystrojowic, ale też oprócz tych właśnie kilku wsi dołączył do parafii inne okoliczne wsie. Byszów sąsiaduje ze Strączkowem, dołączył więc ten Strączków, dołączył Janowice, Faliszowice, no i właśnie Byszów. I wtedy jest ten Byszów po raz pierwszy wymieniony w źródłach pisanych. Przy czym podkreśla się w tym dokumencie, który wydano w Krakowie 5 lutego 1337 roku, że te wioski dodatkowe, czyli Strączków, Byszów, Janowice i Faliszowice, że one były wyłączone z parafii goźlice, Koprzywnica i Samborzec. Więc to jest troszeczkę takie dziwne, no bo Chobrzany są tuż obok. Wynikałoby z tego dokumentu, jakby Byszów wcześniej należał do innej parafii. Możliwe jest, że chodzi tutaj przede wszystkim o Goźlicę, dlatego że to była kiedyś bardzo rozległa parafia i w średniowieczu bardzo duża, więc prawdopodobnie z niej wydzielono Byszów. Tak może być, ale dokładnej informacji na ten temat nie mamy, do której to parafii te wioski razem z Byszowem należały. Do Goźlic, do Koprzywnicy czy do Samborca. Stąd też no, bardzo interesujący dokument, no bo już mamy troszeczkę więcej informacji jeszcze w szerszym kontekście niż tylko na przykład, jak to często bywa, że jest jedynie imię kogoś, no i że pochodził z tej miejscowości. Często o tym przecież tak właśnie mówimy. Ale do kogo wtedy Byszów należał, to być może możemy wyciągnąć wnioski na ten temat na podstawie kolejnych informacji, które w źródłach pisanych się znalazły, a one też dotyczą XIV wieku. No i mamy taką wzmiankę, która dotyczy już konkretnego człowieka. Andrzeja Zbyszowa. On został wymieniony w dokumencie z 1362 roku, a dokument ten dotyczył tego, że Andrzej Zbyszowa w imieniu swojego synowca, kiedyś używano takiego określenia synowiec, i to nie oznacza zięcia na przykład, jak niektórzy przypuszczają, tylko to oznacza syna brata, a więc bratanka. Zamiast bratanek mówiono synowiec. I właśnie ten dokument dotyczy Andrzeja Zbyszowa, który w imieniu swojego synowca, czyli tego bratanka, jakim był Wojsław z Niedrzwicy. Myśmy przecież o tej Niedrzwicy też wspominali, bo to w pobliżu te wszystkie miejscowości się znajdują. Procesował się o las dziedziców Nieczujec. Tak to określono. Nieczujec. No więc mamy znowu nie tylko imię i miejscowość, ale kontekst jeszcze dotyczący naszego byszowa. No i wreszcie jest ciekawy dokument z następnego roku, czyli z 1363. I w tym dokumencie są wymienieni liczni bracia. Oni wszyscy są zaliczani do rodziny, która posługiwała się herbem nieczuja. Więc te nieczuice w tym kontekście herbu nieczuja raczej trzeba traktować i być może, że chodzi tutaj o nazwę tego lasu, który tak się właśnie od herbu mógł nazywać, no bo wiemy, że Zbyszowa i śmiało tak można powiedzieć, o czym świadczą wzmianki sięgające aż XVII wieku. Pochodzili Byszowscy, czyli wzięli to swoje nazwisko od Byszowa, bo nazwa miejscowości pochodzi od Bysza, to jest nazwa osobowa. A potem rodzina tych, którzy posługiwali się herbem nieczuja, żeby się trochę odróżnić od swoich pobratymców, postanowiła nazwać się Byszowskimi, od głównej swojej siedziby. No i właśnie mamy wymienionych w tym 1363 roku aż ośmiu braci, którzy piszą się jako ci, którzy posługiwali się herbem Nieczuja. W dokumencie, który wydano 7 stycznia 1363 roku w Sandomierzu, jest mowa o tym, że ci bracia, którzy byli dziedzicami Byszowa, więc cała ósemka była dziedzicami. Oni przegrali sprawę o groblę młyńską na rzece, tej właśnie koprzywiance, z dziedzicami Gnieszowic. No i mamy szczegółowy opis, kto tam był tym sędzią, kto był podsędkiem, i ci bracia są wymienieni. Przy czym w odniesieniu do siedmiu ich imion, no to raczej nie ma kłopotów, żeby stwierdzić, jakie te imiona nosili, bo jest Andreas, czyli oczywiście Andrzej, jest Swantochlaus, czyli Świętosław, jest Trojan, pisany przez Y, czyli no Trojan, jest Wojslaus, czyli Wojsław, jest Nikolaus, czyli Mikołaj i Krzeslaus, czyli Krzesław. No i siedem mamy jasne, ale jest jeszcze... Dziwisz. No i jak to tłumaczyć? Tłumaczymy w historiografii to nie jest takie trudne to jest dziwisz. No ale rzeczywiście, jak byśmy chcieli to w jakiś prosty sposób zrozumieć, no to raczej byłoby to chyba trudne. No ale historia jest od tego, żeby właśnie tłumaczyć tę przeszłość, i żeby wszystko było dla nas jasne. No więc już widzimy, że byszowscy się pojawili. No i potem jest bardzo ważny moment, ponieważ ta rodzina zaczyna dochodzić do różnych godności. I mamy właśnie przedstawiciela byszowskich, który. Na pewno się wyróżniał w dawnej historii. Czyli wiemy już, że do głosu dochodzą byszowscy jako właściciele Byszowa. Mówiliśmy o tym dokumencie, w którym wymienionych było ośmiu braci, no ale wspominałeś też o tym jednym z rodu, który się szczególnie zapisał w historii. I tu już musimy się przenieść do XV wieku, do czasów Jana Długosza, który wspomina o byszowie przy okazji opisu parafii w Hobrzanach. No i pisał wówczas nasz słynny kronikarz, że znajdowało się tutaj sześć łanów kmiecych, że była jedna karczma i jeden zagrodnik. Dziesięcina snopowa i konopna z tego wszystkiego była przekazywana do biskupstwa krakowskiego, a jej wartość wynosiła sześć grzywien. Natomiast Długosz napisał jeszcze, że w tej wsi jest także predium unicum militare, czyli folwar rycerski wyjątkowy. To jest zawsze dla nas inspirujące, bo to oznacza nie tylko siedzibę, ale też element obronny. Więc element reprezentacyjny połączony z funkcją zabezpieczenia się na wypadek jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. I to nie jest tak powszechne, bo przypomnę, że czasami o tym mówimy. Jan długoż w tych swoich trzech tomach potężnego dzieła, tylko około trzystu razy wspomina właśnie o tych folwarkach rycerskich wyjątkowych. No i w związku z tym to jest właśnie to miejsce, gdzie jest park katyński. Tutaj chyba nie mamy y, żadnych wątpliwości, ponieważ no, potem ten dwór, który do czasów praktycznie no, współczesnych przetrwał, bo on w 1955 roku został rozebrany. Dwór i wszystkie zabudowania gospodarcze, dlatego no, teraz są tylko fundamenty, tu nawet innego śladu nie ma. Te fundamenty nawet niewidoczne. Ale to miejsce przez całe wieki pełniło rolę siedziby tych, którzy byli właścicielami Byszowa. W tym głównie byszowskich, z których Jan już o tym wspomina w tym czasie, czyli w drugiej połowie XV wieku. Właścicielem Byszowa był Dobiesław Byszowski. Herbu nie czuja, oczywiście za każdym razem się to dopisuje. Herb nie czuja, zwany jest inaczej ostrzewem, ostrzew. Między innymi ma wiele różnych nazw, ale też jest nazywany czasami pień. No, i to już nam wyjaśnia, bo to jest rzeczywiście pień, ale w heraldyce nazywa się to ostrzew. Może być albo srebrna, albo naturalna, czyli wygląda rzeczywiście tak jak pień. No i ma zaćwieczony krzyż albo złoty, albo srebrny. I ma sęki. Nawet miała 8 sęków ta ostrzew, ale najczęściej ma 5 albo 6. I tak właśnie wygląda ten herb nieczuja. I Dobiesław był o tyle interesującą postacią, że on doszedł do wysokich godności. Był kasztelanem bełskim. Wojewodą bełskim, a nawet niektórzy przypuszczają, że wojewodą ruskim. No więc jak województwo ruskie, no to już rzeczywiście byłby wśród głównych dygnitarzy naszego kraju. Ale z tym mają problemy heraldycy. W różnych materiałach są sprzeczności. Nawet jeden z heraldyków, Kacper Niesiecki, uważa, że Dobiesław w ogóle nie był herbu nieczuja, tylko herbu Jastrzębiec. Czy pełnił urząd tego wojewody ruskiego też. Sprzeczają się różni heraldycy i badacze przeszłości. Czy miał syna Jana? Jedynego, który miał zginąć, zabity przez Mikołaja Branickiego w 1484, czy też miał synów Stanisława i Michała, trudno powiedzieć. Zobaczmy więc, jak wiele jest do, jeszcze do ustalenia w przypadku takiej ważnej postaci. No ale myślę, że Byszów może być dumny z tego, że właśnie z tej rodziny i z tej miejscowości wywodzili się tacy ludzie. Czy długo jeszcze byszewscy tutaj byli właścicielami? Już niezbyt długo, ponieważ w 1519 roku, i tu znów podaje się imię syna Dobiesława Wincenty, no więc mamy rzeczywiście trochę pomieszania i, i poplątania, ale on sprzedał Byszów oraz Janowice i zimną wodę Wieczwieńskiemu. I mamy tutaj informację o tej zimnej wodzie. Był rzeczywiście taki teren, oczywiście nie przy samym Byszowie, bo on bliżej jest Bogorii, ale rzeczywiście w źródłach taka miejscowość jest wymieniana. A Janowice no to oczywiście wioska przylegająca dzisiaj do Byszowa. No więc interesuje nas ten Wieczwieński, w ogóle trudne nazwisko do wymówienia, ale on wywodził się z Mazowsza. Jest tam taka miejscowość Wieczwnia. Przez F pisane nawet. Wieczwieński przez W, a wieczwnia dzisiaj się przez F pisze: Wieczwnia Kościelna. Wiem coś na ten temat, bo część mojej rodziny z tamtych odległych okolic się wywodzi i tam szukam różnych śladów genealogicznych. No więc możemy powiedzieć o tym Janie Wieczwieńskim, że on też doszedł do wysokich godności. Ponieważ był wojskim płockim, a niektórzy nawet przypuszczają, że kasztelanem płockim. Stąd też no, kilka takich źródłowych zmianek na temat Jana Wieczwieńskiego, bo prawdopodobnie o Jana Wieczwieńskiego chodzi. Też mamy udokumentowanych, no i w związku z tym w takim kalendarium Byszowa układają się te nasze informacje w pewien logiczny ciąg. No ale potem są kolejne wiadomości na temat innych właścicieli Byszowa, ponieważ z Byszowskich jeszcze jest wymieniany właśnie na początku XVII wieku, w 1632 roku, Jan, który podpisał lekcję z województwa Sandomierskiego. Więc ci Byszowscy jednak, mimo że no pozbyli się Byszowa i robili karierę w innych miejscach, no choćby to stanowisko wojewody Bełskiego na to wskazuje, są dla nas ciągle ważni no i układają się w panteon właścicieli Byszowa. Wiemy już o tym, że Byszowscy w 1519 roku pozbyli się Byszowa. Miejscowość została sprzedana Janowi Wieczwieńskiemu. Gdzieś tam jeszcze nazwiska. Byszowskich się przewijają, ale już nie jako właścicieli naszej miejscowości, bo pojawiają się kolejni. W ferworze walki zapomniałem o jeszcze jednym ciekawym Byszowskim powiedzieć. On jest wymieniony w rejestrze poborowym z 1508 roku, czyli zanim Byszowscy sprzedali Byszów. Jest wymieniony Angelus Byszowski. Angelus, no to jak się nad tym zastanowimy, to w takim razie przypomnijmy sobie postać kompozytora amerykańskiego, no znanego z miasteczka Twin Peaks, Angelo Badalamenti, albo przypomnijmy sobie Michała Anioła, czyli Michel Angelo di Lodovico Buonarroti Simoni, tak brzmiało jego nazwisko, ale ten anioł się tutaj pojawia, Angelus, czyli anioł. Możemy powiedzieć troszeczkę dziwne imię, no bo rzeczywiście, ale te postacie, czy z renesansu, czy ze współczesnej popkultury, wskazują, że jednak imię to Anioł było wykorzystywane. No a wszystkie Angeliki też muszą pamiętać o tym, że właśnie od Anioła pochodzi ich imię. I ten właśnie Angelus był odnotowany jako nobilis, czyli szlachetnie urodzony, i był właścicielem Bychowa. Oraz zapisano to sors, janowice i zimna woda. Właśnie ta zimna woda i te janowice, które potem sprzedali bychowscy. Sors, czyli po łacinie sors, a po polsku źreb. Najmniejsza taka jednostka, którą przedstawiciele rodziny otrzymywali, najczęściej, o tym świadczy ta nazwa sors, w postaci losowania. Mogło być tak, że za jakiś czas na przykład od nowa znowu losowano. Trochę skomplikowane, ale te źreby były niezwykle interesujące, bo z tą nazwą się często spotykamy. I to jest w 1508 roku. No a potem mamy właśnie tych przybyłych z Mazowsza Wieczwieńskich, a następnie rejestr poborowy z 1569 roku. Wskazuje nam, czyli ten XVI wiek, to były istotne zmiany własnościowe, że właścicielem Byszowa był Stanisław Niedrzwicki. A więc znowu ta drzwica pojawia się, o której już mówiliśmy w kontekście synowca Andrzeja Zbyszowa. I wtedy mamy informację, że w wiosce znajdowało się dwunastu kmieci, ale oni siedzieli tylko na trzech łanach. A więc każdy miał właściwie chyba ćwierćłanek tylko. Stąd no, ten areał nie był duży, ale tu są rodzajne gleby, więc tak się nie, nie martwmy za nich za bardzo, bo zapewne sobie poradzili. Było też czterech zagrodników z rolą i sześciu komorników a więc już rozwarstwienie społeczne tutaj widzimy wyraźne. U Jana Długosza, czyli 100 lat wcześniej, tylko jeden zagrodnik, a tutaj już Znaczna różnica. No i potem jeszcze, jak mówimy o właścicielach, to z XVIII wieku mamy informację z roku 1783-84, że właścicielem Byszowa był Józef Salezy Osoliński. No właśnie, z tych Osolińskich, którzy tutaj w tej okolicy przecież mieli swoją całą wielką fortunę, a Józef Salezy był synem Józefa Kantego Osolińskiego pełnił urząd wojewody podlaskiego. On był też właścicielem wielu, wielu różnych wiosek i dóbr, między innymi Rymanowa, Chrzanowa, no to są ważne miejscowości dzisiaj, ale też pobliskich wiosek, na przykład wioski Życzc w parafii Samborzec, kilku wsi w parafii Goźlice no więc nic dziwnego, że i ten Byszów go interesował. Chociaż w parafii Chobrzany nie miał innych wsi, tylko i wyłącznie Byszów. No to jest postać ciekawa, jak wszyscy przedstawiciele rodziny osolińskich. On dużą część życia spędził za granicą, bo kształcił się u Jezuitów w Poznaniu, a potem w 1753 roku wyjechał do swojego dziadka, słynnego Franciszka Maksymiliana Osolińskiego, który przebywał w Lotaryngii. No, i tam kończył taką szkołę kadetów, trzy lata chodził do tej szkoły, generalnie 9 lat przebywał za granicą, natomiast po śmierci ojca, no te dobra w Rzeczpospolitej on odziedziczył, bo po dziadku niestety jego brat, więc musiał się niestety zadowolić tylko tym, co miał po ojcu. No i zaczął robić karierę w świcie dynastii saskiej. Występował trochę przeciwko Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, wiązał się też trochę z Moskwą, niestety, jak tu o Byszowie mówimy, zobaczmy, jakie historia zatacza koła różnego rodzaju. I zmarł w Wiedniu. Miał syna, który w momencie śmierci ojca miał tylko 5 lat. I dlatego opiekę nad nim, i nad majątkiem w tym, i nad Byszowem przejęła siostra Józefa Salezego, Anna Teresa, która wyszła za mąż za Józefa Potockiego. No i okazało się, że wkrótce, rok później, ten chłopiec zmarł. I wtedy siostra, właśnie ta Anna, stała się dziedziczką wszystkich dóbr Józefa Salezego Osolińskiego. Więc takie to były koleje losu, jeśli chodzi o właścicieli, ale może jeszcze chociaż jedno zdanie powiedzmy o tych właścicielach bliższych naszym czasom, bo tutaj gospodarowała rodzina Bronikowskich. Właścicielami wsi, jak wynika z księgi adresowej z 1929 roku, byli Adam i Józef, bracia. Ten Józef miał przybranego syna, tak wynika z opowieści mieszkańców, że miał przybranego syna, który zginął jako partyzant podczas II wojny światowej. No i tu się troszeczkę te kwestie dziedziczenia załamały, ale bracia zajmowali się hodowlą koni, ten Józef szczególnie, koni wyścigowych, więc tutaj stajnie pełniły bardzo ważną rolę w tym majątku dworskim, ale też wiemy, że Dzierżawił właśnie od swojego brata, czyli oni byli stryjecznie powiązani ze sobą, dzierżawił byszów przez wiele lat Bronisław Opeln Bronikowski, który był właścicielem pobliskich Jakimowic. O tych Jakimowicach kiedyś też musimy powiedzieć, bo to niezwykle ciekawa miejscowość. No więc mamy tę rodzinę Bronikowskich, która tutaj gospodarowała, no a po której niestety tylko pozostał ten park zabudowań. Nie ma żadnych i wielka szkoda, że współdzielnia produkcyjna, która tutaj pracowała a potem zakłady mięsne z niska nawet miały w dyspozycji te zabudowania podworskie, że no ten okres lat 50. był taki, że kompletnie już nie zwracano uwagi na to, co było przed II wojną światową, a nawet uważano, że te pańskie majątki no trzeba jak najszybciej zetrzeć z powierzchni ziemi i budować nową rzeczywistość. Dzisiaj też widzimy, że na pewno te, te niektóre drzewa, gdyby o nie wcześniej dbano, to być może by przetrwały i jeszcze taki starodrzew byłby bardziej imponujący w Byszowie. Ale i tak myślę, że dla wszystkich osób, które przejeżdżają przez Byszów, no właśnie tak, w takim pędzie między Klimontowem, a na przykład Koprzywnicą, albo nawet nie wiedzą, gdzie jest Byszów, raptem, miejmy taką nadzieję, może się okazać, że to miejscowość, w której koniecznie trzeba się zatrzymać. I dziś już kończymy program. Dziękujemy za uwagę. Cezary Jastrzębski, Robert Szumielewicz i Michał Pastuszka, który program zrealizował.